Witam cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Robert Huć i z pewnością kojarzysz mnie z tego kanału. Chciałbym ci dzisiaj zaproponować spotkanie na moim webinarze, który odbędzie się właśnie w ten czwartek o godzinie 18:00. Jeżeli jeszcze na nim nie byłeś, zapraszam cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce. No i miłego oglądania tego materiału, który dla ciebie właśnie przygotowałem. Do zobaczenia. Cześć. Mówiliśmy w poprzednim materiale wideo o tym, że może pojawić się tutaj formacja świecowa, która będzie taką formacją, która da nam e, sygnał po prostu zakupowy, jeżeli chodzi o bitcoina. Właśnie między innymi pojawiło się to w kontekście tej świeczki, jak i również tej tutaj obok. E, mamy tutaj te setupy, które wskazują właśnie na to, że te świeczki mogą być świeczkami prozakupowymi, te dwie. E, ja lubię też, e, jakby doszukać potwierdzenia w pewnym jakimś swoim założeniu. A więc, jak widzisz, tutaj można było podjąć decyzję zakupową na wybiciu tej małej świeczki, czy też tej większej. No i tutaj jest taka kwestia oczywiście, czy jest to właśnie już bezpośrednio na rynku kryptowalut, i tam kupujemy, i możemy sobie oczywiście ten bitcoin już zostawić na dłuższą perspektywę, choćby dlatego, że jest on kupiony już, można powiedzieć, na jakimś takim. Porządnym, powiedzmy, wsparciu cenowym. I co za tym idzie, kolejny zakup mógłby się odbyć na taki dłuższy termin w kolejnym miejscu takiego poziomu, którym byłby właśnie poziom 29350. Pamiętajmy o tym, oczywiście, że tutaj albo liczymy się wtedy, że taką stratę zaliczymy na tym bitcoinie, którego już teraz tu kupiliśmy, albo po prostu oddajemy go gdzieś przy jakimś odpowiednim miejscu. W tym przypadku tych dwóch świeczek można było się oczywiście pokusić o to, żeby. Od Dać po wybiciu cienia, ale również w moich materiałach ostatnio staram się coraz więcej też to przedstawiać, że to nie jest jedyne miejsce, jeżeli oglądałeś. Na materiał na moim kanale o ustawieniu stop-lossów. To myślę, że stamtąd też coś da się już wyciągnąć z ciekawego. Ale ja tutaj dodam krótko, że nawet gdybyśmy mieli wyjście czy z tej świeczki, czy z tej, damy sobie może tą alternatywną. Pamiętajmy, że oczywiście jeszcze możemy po reteście spróbować wyjść. Więc retes nawet gdybyśmy patrzyli na tą świeczkę tutaj, to dopiero wybicie tego, co by było oczywiście też lepsze, bo będzie już to poza naszym kanałem tutaj trendu spadkowego. I tutaj będzie to wybicie, byłoby najlepsze do zaangażowania dlatego, że żebyśmy mieli tą strukturę, że będziemy poza prawdopodobnie kanałem, A więc ta świeczka była sygnałowa, ale wejście dopiero na wybiciu tutaj, dopiero ten, po tym reteście, albo ktoś, kto wszedł od razu po, po tej świeczce na nowym, w, nowym, w nowej świeczce, no, to miał teraz taki e, ważny element, żeby zastanowić się, oczywiście zanim podjął decyzję zakupową, co będę robił, czy, czy, czy mam to na, na właśnie e, gdzieś tam te krypto na ledgerze i nie zamykam tych pozycji i trzymam je tak długo, jak tylko cena znów się odbije i wyniesie gdzieś tam na te wyższe poziomy, czyli 66500, czy też właśnie e, mimo wszystko staram się potem oddać po wybiciu Ty można byłoby przyłożyć się. Znaczy, można byłoby się zastanowić nad tym, gdzie. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy taki dołek, to ten dołek może być oczywiście testowany. No i tutaj ta świeczka druga właśnie go testowała. Powinniśmy byli się zastanowić nad tym, czy czasem nie lepiej będzie przy tego typu świeczce ustawić naszego stoposa przy jakimś poprzednim dołku, oczywiście z jakimś marginesem. Zauważam, że ten dołek również nie jest jakoś bardzo daleko, więc ta alternatywa mogła sięgać również nawet tego dołka. Byłyby to w sumie trzy możliwości. Pamiętajmy akurat w tym przypadku, może byłoby to dobre, bo by nas nie zamknęło, ale już w przypadku tej świeczki, gdybyśmy się chcieli zaangażować już w nowym wejściu, czyli tutaj. To nasz stoplos, gdyby był tutaj no to mamy rewelacyjne tak naprawdę wejście bo mamy wejście po 41.750 no i ten nasz stop loss na poziomie 39.228. Oczywiście ja mówię to tutaj w zaokrągleniu takim przybliżeniu to oczywiście możesz to w jakimś innym delikatnym niżej czy, czy też zaraz pod cieniem zrobić to wszystko zależy od ciebie ale ktoś kto dopiero będzie się angażował czyli po wybiciu tutaj tego wierzchołka który tutaj w tym miejscu mamy. To nasz stoplos z kolei mógłby być, e, i znaczy mógłby być. Znajdować powinien się albo na poprzednim dołku, który prawdopodobnie tu się uformuje, a jeżeli on się tutaj uformuje, może źle robię. Zróbmy sobie to po prostu bliżej. Pamiętajmy, że te wykresy nadal się tworzą. Jeżeli przejdzie cena przez wybicie tego i aktywujemy to zlecenie, to nasz stop loss, ten początkowy, dobrze by było, żeby był na poziomie poniżej naszej formacji. A więc zakładam, że ten stop loss byłby, patrząc oczywiście na wybicie tutaj, ten nasz stop loss, bo Inaczej ten stop loss się odnosi do wejścia tutaj w tą świeczkę. To może zagmatwać trochę sprawę. Kolejne wejście mogłoby być na wybiciu tej świeczki wraz ze stop lossem na pewno nie pod tą świeczką, tylko właśnie już tutaj w tym miejscu pod tą świeczką. A więc mieliśmy dwa potencjalne wejścia, dwa potencjalne rozwiązania, nie mówiąc i nie wspominając o tych poprzednich dołkach, które mogłyby być wyznacznikiem do podjęcia takiej decyzji, po to by dać właśnie Bitcoinowi trochę oddychać i dać mu pole manewru do co do ceny. Ale jeżeli skupimy się na tym wejściu teraz, aktualnym, czyli wybiciu na poziomie 44 691, czy też oczywiście w Twoim przypadku może być to troszkę inna cena, to wybicie tego, ukształtowanie się tutaj tego dna, tego tutaj, będzie właśnie potwierdzeniem tego, że ten dołek jest dla nas bardzo istotny już, bo cena zamknęła się powyżej tego Wierzchołka tutaj, a więc powyżej tego wierzchołka, tutaj, jeżeli cena znajdzie się w tym miejscu, my aktywujemy, aktywujemy aktualnie też zlecenie. Może byłoby to lepiej widać w ten sposób. Tak Mamy przejście przez nasz ten, mamy aktywację zlecenia, ale korpus świeczki zamknął się w ten sposób. A więc mamy jakby gwarantowane zapisanie tego dołka w kontekście tego ruchu, ponieważ wszystko wydarzyło się i zamknęło powyżej tych dwóch właśnie cieni, które tutaj mamy wyrysowane. Jeśli to tak zinterpretujemy, to nasz stop loss może już być właśnie na poziomie tutaj tego miejsca, czyli tego retestu, który się tutaj pojawia czy też właśnie nadal zostawić go tutaj na dole. Jeżeli go zostawimy tu na dole i podejmiemy tą decyzję zakupową tutaj w tym miejscu, to nasze nasza wejście jest na poziomie 44, 720, a nasz stop loss jest na poziomie 39351. Co za tym idzie, jeżeli przestawimy tego, cena będzie nadal podążała w górę i przestawimy naszego stop lossa do tego miejsca, to zauważy, że zniwelujemy naszą stratę w razie czego o połowę. Co też jest bardzo dobrym założeniem. Tu w tym przypadku nie będziemy mogli już przenieść wyżej, ponieważ musi się ukształtować na tej trasie wzrostów. Na tej trasie wzrostów musi się formować jakiś dołek, który będzie sugerowany oczywiście dopiero tym dołkiem realnie zapisanym, takim na 100%, gdy cena zamknie się powyżej poprzedniego wierzchołka. To tak trochę się odniosą do tego, co ostatnio dostałem w mailu, a więc mam nadzieję, że to przybliżyłem tą sprawę osobie, która będzie oglądała. No i mam nadzieję, że też wniesie coś to dla ciebie. A więc, potencjalne wejście będziemy mieli dopiero na poziomie 44720. No i jeżeli pojawi się tutaj jakiś impuls, impet, to będziemy mieli fajną szansę na kolejne wzrosty. Liczmy się tylko z tym że cała ta sytuacja opiera się jeszcze cały czas na trencie spadkowym a więc może być ten manewr dość niebezpieczny tutaj w tym miejscu ze względu na to że cena może być bardzo szybko zbita w tym na tym poziomie wstępnie mamy to co już oglądałeś we wcześniejszych materiałach wideo więc już mamy realizację tego scenariusza a jeśli jest to. Realny scenariusz, który prawdopodobnie się tworzy, to jest szansa na to, że właśnie ten wzrost cenowy może nastąpić do jakiegoś ciekawego poziomu. I biorąc sobie pod uwagę Fibonacci, niech to by było nawet 61,8. Czyli w przypadku tego potencjalnego wejścia na poziomie 4720, jest to szansa realizacji zysku na poziomie 57,555. Choćby dlatego, że właśnie tutaj cena ma szansę się odwrócić. Oczywiście nie możemy wykluczyć tego, że cena. Nie zatrzyma się jeszcze w tych sferach, które mamy tutaj, czyli 23, 60, 38 i 2, 50, 61 8. No i wszystkie nasze opory, które gdzieś tutaj na wykresie występują, również mają znaczenie co do tego, jak będzie pracowała nasza cena w perspektywie najbliższego czasu. A więc to, co jeszcze dodatkowo dodamy, wrzucimy sobie te potencjalne. Opory. Mamy też na pewno już wsparcie na tym poziomie, dość szerokie, bo można wziąć cały aspekt tego cienia pod uwagę jako wsparcie. Tutaj mamy to dalekosiężne wsparcie, no i tutaj już zmienimy kolor na to, abyśmy mieli tylko i wyłącznie opory, które mogą ewentualnie zagrozić w potencjalnych wzrostach na tym naszym bitcoinie, który sobie od niedawna. Analizujemy. A więc to tyle, jeśli chodzi o Bitcoina. Zapraszam Cię do Ethereum już pewne modyfikacje poczyniłem na Ethereum, dodałem nam dodatkowy właśnie kanał, zaznaczyłem te miejsca, w których bardzo ładnie cena reagowała i zaznaczyłem również miejsce, w którym spodziewam się potencjalnego zaangażowania właśnie w Ethereum. Ethereum, czyli podjęcie tutaj setupu inwestycyjnego, typowo spekulacyjnego, to na poziomie właśnie tego prostokąta, który mamy tutaj wyrysowane. jest to miejsce, w którym prawdopodobnie bym się zaangażował. Wejście w ten cień, bardzo nie Bezpiecznie od razu zlecenie kupna ze 100% tutaj, czy też właśnie na jakimś poprzednim dołku. Bo możemy oczywiście mieć chęć tej ceny, zciągnięcie tej ceny tutaj do poprzedniego dołu, i dopiero tutaj odwrócić się może. Nam trend, choćby tylko dlatego, że cały czas jesteśmy w tym kanale spadkowym, który nam się tutaj kształtuje. Dodatkowo możemy sobie tutaj dorzucić jedną rzecz, czyli taką przyspieszoną linię trendu spadkowego, która również będzie dla nas istotnym elementem do zauważenia, czy cena wyszła poza niego. Jeśli tak, może to przyspieszyć nasze wzrosty. Może oczywiście e, przyspieszyć te wzrosty do naszych poprzednich wsparć, e, czy też oporów. Tak jak w tym przypadku, właśnie zamienimy sobie to na opór i możemy mieć potencjalny. Ruch. Eee, więc, reasumując, bo nie mamy tutaj zbyt dużo od tamtego czasu, co się wydarzyło, mówiłem, że już mamy teraz określony kanał, w którym cena pracuje. Tutaj ten kanał możemy już sobie ewentualnie zdeaktywować. Tu dodałbym tylko, że wyznaczyłbym sobie te dwa wierzchołki jako zwykłą linię, która de facto będzie nam przedstawiała, e, odcinając cień, e, miejsce, do którego cena może chcieć podążać. A więc to jest ten pierwszy zakres, do którego cena może chętnie dążyć. Jeżeli tak by było, no to oczywiście. Nawet gdyby to miało być na wybiciu tego wierzchołka, ta cena będzie dążyła do oporu, przy nim może się niestety zatrzymać i znów próbować kontynuować swój wzrost. Pierwszym takim oporem będzie ta linia, jak i też to miejsce, które tutaj mamy jako zapisany wierzchołek. No i oczywiście również tutaj może również wystąpić zatrzymanie e, ceny. To czerwono, oczywiście też to już mamy wyznaczone jaką taką linię. Nie chcę dodawać wszystkich tych e, linii, bo po prostu później wykres bardzo mocno zagmatwany, ale w tym przypadku, jak chcesz, to sobie to nałóż, że to są te potencjalne miejsca, w których cena może zareagować i się zatrzymać, ale kluczowym wejściem dla mnie byłoby tylko i wyłącznie miejsce tego zielonego boksu. No i tutaj scenariusz wejścia, znasz pewnie z moich materiałów innych, które e, przedstawiam na kanale YouTube. I tutaj z pewnością będzie można. To spróbować wykorzystać w dwojaki sposób. Może się ukształtować formacja ciekawa świecowa czy też wejście na poziomie tego z ustawieniem stoplosa tutaj, lub pod każdym kolejnym dołkiem, który gdzieś tam na wykresie jest. No i oczywiście e, trzeba odpowiednio zarządzać e, ryzykiem tego e, stoplosa. A więc to tyle, jeśli chodzi o Ethereum. E, przyjrzyjmy się w tym tygodniu, czy tak będzie, czy cena jak dotknie tutaj tej zielonej linii, nawet jeżeli delikatnie do niej się zagłębi się w ten to konto, czy będzie miała szansę się wybić? Jeśli tak, to będziemy mieli takie potencjalne podwójne dno, które spróbuje wywindować nam cenę Ethereum. To tyle jeśli chodzi o kryptowaluty dzisiaj. Zapraszam Cię do kolejnych materiałów na moim kanale.